wielu miastach Polski co pół godziny odbywają się konferencje prasowe. Na ostatniej prostej walka o każdy głos i walka o to, żeby te emocje, które są widać przy opozycji, przy takiej chęci zwycięstwa, odłożyły się dobrym wynikiem w niedzielę po 21. Jesteśmy z ostatnim przekazem kampanii Lewicy, który dotyczy polityki senioralnej. Polityki senioralnej, która jest ważna dla 10 milionów ludzi. 10 milionów ludzi, którzy pobierają świadczenia, ale którzy też powinni mieć gwarancję, że po swoim okresie pracy należy im się godne życie, godna starość i godny odpoczynek na emeryturze. Dlatego te propozycje programowe Lewicy, skupione wokół tych 10 milionów ludzi, są bardzo konkretne. Odpowiadają na pytania, którymi przez ostatnie 2 miesiące byliśmy zasypywani. Po pierwsze, podnieść trzeba zasiłek pogrzebowy. Dzisiejszy zasiłek pogrzebowy dla osoby, która traci bliską osobę, dla rodziny, która traci, jest niewystarczający. Te 4000 zł to jest nic, kiedy trumna czasami kosztuje więcej. Dlatego zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 8000 zł. Po drugie, mówimy mocno i wyraźnie, renta wdowia dla mężczyzny i kobiety. Jeżeli partner albo partnerka, mąż albo żona umiera, to druga połówka płaci takie same rachunki, ma takie same zobowiązania i powinna otrzymywać połowę emerytury osoby, która zmarła. Po trzecie, do października roku 2023 polska szkoła może być szkołą szczęśliwą, bo będzie szkołą bez ministra Czarnka. Dzisiaj w kwestii dotyczącej polityki senioralnej jedną z najważniejszych kwestii jest zmniejszenie kolejek do lekarzy. Kolejek, które są ogromne zarówno do leczenia podstawowego, jak i dla bardzo, leczenia specjalistów. Wciska, jak czekam 2 lata na panie, 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 panie i panowie, właśnie pan czeka 2 lata, znakomicie udowadnia politykę PiS-u, która mówi, że kolejki są krótkie, a tu mamy doskonały przykład obywatela, który stwierdza, jaki jest stan polskiej służby zdrowia. My chcemy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego doprowadzić do tego, że będą większe nakłady na służbę zdrowia, że będą inwestycje w służbie zdrowia. Przypomnijcie sobie państwo, to Lewica w tym województwie pokazała PiS-owi, w jaki sposób można kształcić lekarzy, w jaki sposób można otworzyć Bydgoszczy kierunek lekarski.